Trwają prace adaptacyjne na terenie tzw. Białego Domku, czyli przy szpitalnej przychodni przy ulicy 30 stycznia, gdzie jest świadczona pomoc nocna i świąteczna. W Białym Domku jest remont. Remont spowodowany tym, że kontrakty w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jednak są troszkę wyższe niż w poprzednim okresie kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tych pacjentów w Białym Domku ponad 50 tysięcy osób rocznie się przewija. Na dole były, jak pani redaktor pamięta, jeszcze schody. Te schody będą usunięte i będzie dużo większa powierzchnia dla pacjentów. Będą siedziska, czyli będzie dużo wygodniejsza dla pacjentów poczekania. To ze środków własnych szpitala ponad 50 tysięcy złotych. Pacjenci korzystający z opieki ambulatoryjnej mają coraz lepsze warunki. Jednak właściciel spółki Szpitale Tczewskie, tutejsze starostwo, zdaje sobie sprawę, że zmian potrzeba w samym szpitalu, głównie na oddziale chirurgicznym. Zaniepokoiła mnie sytuacja, kiedy to zobaczyłem, że można byłoby dbać, nie czekając na rozstrzygnięcia czy rozwiązania, co dalej ze szpitalem, bo tego nikt nie wie, co będzie. A szpital musi funkcjonować. I skoro zdecydowano się na remonty w innych obiektach, to równie dobrze można było część środków wydzielić po to, żeby zrobić sale operacyjne, które są przedmiotem od wielu, wielu lat dyskusji, że one są nieprzystosowane do prawidłowego funkcjonowania. Ja podkreślałem to wczoraj i absolutnie nie było moim celem wywoływanie burzy. Chodziło o jak gdyby zwrócenie uwagi na element niezwykle ważny, bowiem sprzęt, który w ramach również i planu B otrzymaliśmy, wysokiej klasy, z personel, lekarze, którzy mają bardzo pozytywną opinię, wszystko funkcjonuje. Natomiast trzeba te obiekty, te pomieszczenia po prostu dopieścić, tak, żeby one nie robiły złego wrażenia. One na dzień dzisiejszy funkcjonują, one spełniają swoją rolę, ale stwarzają złe wrażenie na osoby, która do niej wchodzi. Moim obowiązkiem jest zwracać uwagę na te elementy. Zarząd szpitala podkreśla, że do 2016 roku trzeba dostosować szpital do nowych wymogów, bo inaczej grozi nam ograniczenie działalności lecznicy. Trzeba znaleźć środki, m.in. na modernizację bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii. Zdaniem zarządu środków trzeba szukać na giełdzie. Niestety ten 2016 rok się zbliża. Mówimy tu o programie dostosowawczym i o dwóch najważniejszych elementach tego programu, najbardziej kosztownych, mianowicie bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii. Obydwa te oddziały są dopuszczone warunkowo do tego 2016 roku. A w 2016 roku niestety zgodnie z obowiązującym prawem nie będziemy spełniali wymogów formalnych i w tej infrastrukturze tych świadczeń nie będziemy mogli wykonywać. Jeżeli tak, to mamy analizy przeróżne i się okazuje, że żeby spełnić wymagania formalne sanepidu prawne, to niestety potrzeba dużo, dużo większej powierzchni. Zadanie było takie, żeby na jak najmniejszej powierzchni te wszystkie wymagania formalne spełnić. No i niestety wyszedł z tego projekt o powierzchni ponad 1800 metrów kwadratowych. Spółka ma już gotowe plany łącznika, który pozwoliłby na spełnienie wszelkich norm związanych z przepisami, które mają wejść w życie po 2016 roku. Obiekt łączyłby istniejący budynek chirurgii z oddziałem dziecięcym i liczyłby 1800 metrów kwadratowych. Na trzech kondygnacjach znalazłyby się odpowiednio na poziomie -1 szpitalna izba przyjęć, gabinety opieki nocnej i świątecznej, pracownia RTG i sterylizacja. Na poziomie 0 blok operacyjny, endoskopia oraz chirurgia ogólna, zaś na poziomie +1 oddział wewnętrzny, anestezjologia i intensywna opieka medyczna. Według wstępnych szacunków budowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, m.in. parkingami, kosztowałaby 13,5 miliona złotych.